Ja jestem psychologiem, więc proszę wybaczyć, ale pokuszę się o analizę taką z grubsza Jarosława Kaczyńskiego. Otóż ja mu coraz bardziej ufam, bo on nie ma nic do stracenia. Jedyne, co Jarosław Kaczyński może w życiu jeszcze zrealizować, to jest brutalne, ale może coś zrealizować dla Polski i zapisać się w historii Polski. Ja myślę, że on ma taką ambicję, bo on już nie ma ambicji i motywacji rodzinnych. Nie ma ambicji materialnych, bo o tym wiemy, że nie ma. Nie ma ambicji przesadnie wodzowskich, bo gdyby je miał, no to by się już dawno skompromitował. Bo tyle, ile tam było prowokacji, żeby wzbudzić w nim ego, no to już naprawdę żelazny człowiek by tego nie wytrzymał. Więc ja myślę, że po tym wszystkim, po tym chrzcie, zahartowaniu i tak dalej, ja dzisiaj ufam najbardziej, jeżeli chodzi o polskich polityków, ufam Kaczyńskiemu, bo widzę, że jest bezinteresowny. Że jego interes jest zgodny z moim w tym zakresie, że on chce zrobić coś dla Polski. A że jest człowiekiem niegłupim, oczytanym i doświadczonym, no to myślę, że to jest dobry materiał na to, żeby się na niego spoglądać z nadzieją. Koalicja zawarta z LPR-em i Samoobroną była koalicją, jak mówi Jarosław Kaczyński, trudną, a moim zdaniem no niestety w praktyce niemożliwą. Samoobrona w dużej części sterowana była ze wschodu w różny sposób, a ta druga partia na pewno wyraźnie inspirowana. Moim zdaniem i tak to był najlepszy rząd z tych, które się nam zdarzyły w ostatnim dwudziestoleciu, przynajmniej najbardziej stawiający wyraźnie polską agendę. Jedyna opozycja, bo ja uważam, że PiS jest jedyną opozycją w tym kraju, bo cała reszta to jest teatrzyk władzy. Przejęcie władzy przez alternatywny sposób myślenia o Polsce musi być sprowokowane oczywiście wydarzeniami demokratycznymi, bo wierzę w to, że to demokracja załatwi, a nie jakieś gwałtowne wydarzenia. I przed tym bym przestrzegał, bo w gwałtownych wydarzeniach służby zawsze pieką największe pieczenie. I tam potem liderzy się wyłaniają dziwnie i tak dalej. Więc ja myślę, że w procesie demokratycznym, w którym tkanka społeczna, która jest obudzona, bo naprawdę jeżdżę po Polsce, widzę, jak bardzo wiele jest środowisk, które się zastanawiają nad Polską, wymyślają ciekawe rzeczy, że ta tkanka społeczna wywrze presję na tych, którzy wygrają wybory.